Ja pieprzę kiedy. Lewa ściana, repek, lewa ściana, repek. Do stoli, budowaj, dawaj, dawaj, dawaj. Leży jeden. Ale się... Ja pierdzielę. No, nie w oka. Leży. Nice, nice. Dawaj, lądujemy tu. Tu. Co ja dałem tu? Dawaj do góry. Mam tam swój RPG tam, patrz na zacichu RPG. Ładuję, ładuję. Nie dam rady. Ale już nieważne. Dostał, dostał. Leży, leży. Leży, drugi. Pod nami. Wiem, wiem tu. Bez kepa jeden. Trzymam high ground, ja trzymam high ground. Ubiłem chłopa. O! Jeszcze mam high ground, jeszcze mam high ground. Gara, trzymaj hegie, ląduję. Leży jakiś. Uważaj, ładuję RPGa. Ej, high ground masz daily. Wiem, widzę. Ląduję na sam dół. Jestem u ciebie. Jeszcze nad nami są. Ej, zero ma, zero. Kurde, no nie, miałem nieprzeładowanego koła, aha. Ja umieram chyba. Ej! Ha! Broń, co? Może wypaść? Dobra, to nawet nie zmienił te... Zmienił podium. Dobra, mam kombata. Ej, dojrzałem cię, wejdziesz, bo ja mam tylko skopa. Co ja zrobiłem? Leży! Leży dwóch! Let's go! Kuma, że jeszcze dwa razy z tego dostali? Przy wejściu. Został. Weźmy go zostaw, bo ja chcę trika na nie zrobić. Dobra, leży. Idzie. Low, low. Zabiję mu ziomka. I zaboksowany? Ja pokażę wam dzisiaj ze Sixon 3 triki, które są przydatne i używam na streamach i często mnie pytacie: siema Kepcie, jak zrobić ten trik? Więc już wam pokazuję. Więc pierwszy trik to jest jak bić do boxa obowiązki. Stawiacie tak schody, jak widzicie. Stawiacie tak schody. Mogą być sletowane tak, ale najlepiej to tak. Walicie na ścianę, żeby była na hita. Podchodzicie i przelatujecie. Teraz macie to... Teraz widzicie perspektywę Sixona. Kolejny trik, który często używam i pytacie jak go zrobić, to jest stawianie rampy w przeciwnika boksie. Stawiacie stack schody, podchodzicie pod same schody, musicie stać. Widzicie, mogę postawić tam schody. Siup, stawiam, on jest w szoku, możecie jeszcze zrobić takie combo. Przelatujecie, edytujecie na przykład tak, jakieś kombinacje robicie. I Sixon leży. Więc tak, podchodzicie pod schody, kucacie, jeszcze raz klikacie kucanie i rozwalacie te schody. Jak widzicie, mają postać przenikła, wtedy was przeciwnik powinien być w szoku. Pamiętaj o zostawieniu lajka i subskrypcji na tym kanale i wpadaj do Sixona i Mr. Patyka na fanpage'a i na YouTube'a, bo pomogli mi w tworzeniu tego odcinka z trikami. I pamiętaj, że robię codziennie live o 10, więc wpadaj. Dzięki za oglądanie jeszcze raz i do następnego. Siemano.